Witajcie z tej strony Marcinek. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, no i a nie byłbym sobą, gdybym kolejnego pięknego zimowego dnia a nie zaczął od, słuchajcie, no kawałka dobrego gameplayu. Witam was ze świata oczywiście Dead Island 2. Kontynuujemy naszą jakże fajną przygodę. No, ostatnio na odcinku działo się dosyć dużo, nie mieliśmy wyjścia bronić tutaj tego podwórza, no bo przypomnę dla tych, którzy może się nie orientują, nie oglądali ostatniego właśnie odcinka gameplayowego, no to jesteśmy cały czas na posiadłości, w posiadłości Emmy Jount, super celebrytki, to jest chyba jakaś tam aktorka, no i towarzyszy nam oczywiście taka postać charyzmatyczna, według mnie najbardziej z tej... A mimo, że powinniśmy się skupiać bardziej na Emmie, no ale też poznajemy tutaj jej grono. Andrea, która gdzieś tam celowała chyba jeszcze nie w poprzednim, tylko jeszcze we wcześniejszym odcinku do nas z broni, nie? Bo tam była mała zadyma, myśleli, że nasza protagonistka Dani się przemieni. Oczywiście jesteśmy odporni, nie? Na przemianę. Możemy mieć jakieś tam symptomy, natomiast nie wywołuje to ten wirus u nas takiej no, całkowitej przemiany, nie? Jak było chociażby w przypadku Dying Light 2 bądź Residenta też, nie? Też były takie jakieś tam, słuchajcie, przygody. Ale dobra. Nie wnikamy w szczegóły, no i przechodzimy już od razu do gameplaya. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, mam dzisiaj dużo energii. No i jak pamiętacie, tutaj po tych walkach przeszliśmy, poznaliśmy też Sama, nie? Tutaj, no sama posiadłość, słuchajcie, robi wrażenie. Emma, no jak to celebrytki takie z zachodu, nie? Ze Stanów Zjednoczonych. No to im się wiedzie dobrze, nie to co nam w Polsce. Chociaż ci aktorzy nasi, którzy mieszkają w Polsce, też potrafią dobrze zarabiać. No ale to nie ma porównania z tą kulturą, z tym co się dzieje, na co mogą sobie pozwolić takie amerykańskie gwiazdy. Jak widzicie, Hollywood tutaj płonie, no ale też płonie moje serce, no bo jeżeli odpalam taki świetny tytuł, no to emocje są, słuchajcie, zawsze na najwyższym poziomie. No i widzicie, tutaj mamy Andreę. O tej gosposi mówiłem. Ja na początku myślałem, że to jest jakaś matka albo jakaś babcia, nie? Może też myślałem, że jakieś dzieciaczki tutaj ma. No ale jednak Emma chyba się skupia bardziej na swojej karierze. Nie mają jeszcze dzieci. Dobra, Michael gdzieś sobie poszedł. Rooney. Rooney nas tutaj nie chce wypuścić. Jest zamknięte, nie? My tam byliśmy, tak jak mówiłem, na tej zadymie, musieliśmy tam bronić tego podwórka. No i poznaliśmy Sama, nie? Który gdzieś tutaj się przybłędał, ten Sam. Oni chyba się pokłócili, nie? Coś tak było na ostatnim odcinku. Muszę też sobie przypomnieć. Powiem wam szczerze, chciałem jak najszybciej zacząć nagrywkę i gdzieś tam, może aż tak bardzo nie prześledziłem tego ostatniego odcinka. Ostatni odcinek gdzieś tam był troszkę dawniej, tak to wyszło, dobra. Musimy wziąć sobie oczywiście maczetę. W twoim kole broni masz miejsce, jest dużo broni. Aha, musimy zamienić te wyposażenie, bo na razie chyba... Dobra, nie powinienem wtedy wchodzić. Byłem młody, dobra. I musimy tutaj zrobić podmiankę, bo mamy jak gdyby mało miejsca na to, tak? Dobra, musimy wybrać. No i dobra, przejdę po części, które możesz wykorzystać i przerobić w warsztacie. Możemy wykorzystać metalową skrzynię F. Dobra, mamy tutaj kuferek na kosmetyki, też jest jak gdyby fajna sprawa. Jak najbardziej nam się to przyda, lodówka turystyczna. To też jak widzicie, eksplorujemy tę grę, no to też... I też poznajemy ten świat, no bo co to, dopiero zaczynamy właściwie, stawiamy takie pierwsze, ambitniejsze kroki. I mamy skórzany tutaj kuferek. No i chyba tutaj będziemy musieli ulepszyć tą... Sam tutaj mówi, że mam się zapoznać. Dobra. Porażacz broni, dobra, zero. Ale czemu mi tutaj nie reaguje? A poznaj nowego najlepszego kumpla, warsztat.
Dobra, musimy podejść po prostu do warsztatu. Korzystaj z warsztatów, aby naprawić broń i personalizować ją, dodając do niej niszczycielskie efekty i premie, nie? Personalizować można tylko niepospolitą, rzadką lub doskonałą broń. Dobra, naprawa nie jest wymagana, będzie kodery możliwe do wytworzenia. Trzeba się tutaj nauczyć. Dobra, F2, kurde, ale mi się scena tutaj. Dobra, ja muszę myszką klikać, bo F2 nie mogę zrobić. Modyfikator. Możemy zrobić porażecz, nie? Ten porażecz będzie zadawać obrażenia szokowe i razić prądem zombie. Tego do broni, dobra. Trzymaj Enter, ale to też możemy zrobić myszką. Mamy ten porażacz, jak widzicie. No podobnie to działa na zasadzie, tak jak mamy w Dying Light 2, nie? No w Dying Light 1 właśnie też to robiliśmy ręcznie, takie, wiecie, broń się nie, mogliśmy ogólnie broń naprawiać. Tutaj chyba też będziemy mogli naprawiać, z tego co się orientuję. Chociaż te pierwsze pałki, co graliśmy na pierwszych odcinkach, no to gdzieś tam wyrzucaliśmy, już chyba nie nadawały się do niczego. Kilka lub atut musisz schemat. Należy się znaleźć tylko jeden schemat. Aha, no dobra, to mamy właśnie z tego schematu. Złom, tutaj nam coś jeszcze potrzeba. Nie mamy chyba złomu, nie? Jednego nam brakuje. Dobra, ale zobaczymy. Tutaj teraz się cofnąć. Dobra, mamy Enter. Atuty. Mamy obrażenia, zwiększa obrażenia, ale zmniejsza trwałość. Takie coś. No dobra, no to wiecie, no siła rażenia jest ważna. Z czasem może będziemy mieli taki schemat albo jakąś broń, która gdzieś tam będziemy mieli i trwałość dobrą, i obrażenia, nie? To jest dopiero początek gry, więc dobra. Nowe modyfikatory. No, podczas eksploracji będziemy znajdować. Niektórzy handlarze będą też tam mogli opchnąć, tutaj jest napisane, że to być za wykonywanie wyzwań, które znajdziesz w menu wyzwania. No wyzwań z tej karty społeczności to chyba nie będę robił, skupię się na fabule. Silny cios, ulepszenie, modyfikacja broni do walki, wręcz porażacz. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą maczetę. Tutaj zobaczymy, czy sam jeszcze coś nam powie. A nie wiem, jak teraz tutaj przejść dalej. To jasne, enterem, dobra. No i co? No i chyba muszę wrócić. Tak mi się wydaje. Dobra. Jak walniesz tym zombiaka, skurwiel będzie miał problem. Dogadują się. Muszę właśnie... Carlos. To jest ten ochroniarz. Dobra, muszę z nim porozmawiać. Aha. I będziemy mogli też przynętę chyba dawać. Miałeś trochę mięsa przynęte od Carlosa. Aha, czyli to jest typowy handlarz. Myślałem, że to jest jakiś ochroniarz. No on chyba jest jakimś ochroniarzem, ale przy okazji możemy tutaj... za zero. Zobaczcie, pole rażenia. Mięso. Aha, czyli to jak gdyby dobij targu. Mamy za darmo. Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że tutaj jesteśmy właśnie na... swoich ziomków, a jak pójdziemy gdzieś dalej, jak będziemy grać dalej na mapie, no i będziemy znać jakiegoś handlarza, no to z czasem będzie to nas kosztowało, chociaż też nie. Nawet u Carlosa tutaj widzę, jakieś ceny tutaj już są. Może te po prostu przynęta jest darmowa, albo ogólnie zawsze, albo przynajmniej na tym etapie rozgrywki. Mamy tutaj jakieś też, zobaczcie, bronie, pałki. No ale mamy na razie tą maczetę, chociaż zobaczcie, tutaj możemy też taki nóż chyba. Uśmiech oszusta. Maksymalna trwałość, siła obrażenia. Wymiana za przedmiot. Schematy, instrukcja wytwarzania apteczek w warsztacie. Możemy taki schemat sobie wziąć za darmo. Jeszcze ładują się ataki szybciej i zużywają mniej energii. I też jest ciekawe. Aktualnie masz 0 bezpieczników. To chodzi o forsę, nie? Bo tutaj mamy za mało tej forsy. Aktualnie masz koszt. Ale zobaczcie, mam chyba... Aha, tutaj jest siano, dobra. Mam 1169. To możemy sobie coś jeszcze kupić.
Bo tak z tej broni to bym nie chciał. Aktualnie mamy jedną. Weźmy sobie jeszcze jedną apteczkę tylko. Będziemy mieli dwie, tak żeby się nie wyprzytykać tej kasy. Tu jest element obudowy zysku przydatny do wytwarzania. To może nam się przyda. Złomu miałem mało, więc kup. Dobra, żeby nie zerować sobie konta, mamy ogólnie czwarty poziom. Will do. Thanks. Miotany. Dobra. Time to Dajemy get znać, Emma in on the plan. poszukać jakichś przedstawicieli władz. Dobra. Emma chyba się schowała do góry. Może jest w sypialni, może się kąpia, może po prostu chciała odreagować, nie? Usiąść gdzieś na uboczu. Może to być sypialnia, no nie wiem, zobaczymy, co to za pomieszczenie. No to jest taka sypialnia, ale tutaj ona wyszła na taras z tej sypialni. Musimy z nią porozmawiać, także będzie cutscenka. Się troszkę napije. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? Me? Look, isn't it time to get the authorities involved, like? Sam doesn't trust them. Sam doesn't have friends waiting on him in Portland. I do. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Come now, we could make it out if we... You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. No cars, right. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out, and everyone who has one is already fucked off in it. Then we'll fuck off elseways, in style. Look here, where's the nearest evacuation center? No, Emma jest, jak widzicie, pełna You're supposed obaw. to report to the helper in hotel. If Robert Mówi hadn't coś tutaj o jakimś made other hotelu. arrangements. And left you heartbroken, I see. Our marriage was just PR, okay? Okay. Lifestyles of the rich and the famous. Right, well, that's me off to A see who's Michael still at jest the też helper in innym hotel. jakimś ten, nie? Hey. Innym Don't panic. bohaterem. Friends, if you do find a way out. A Robert to jakiś tam jej, kurczę, były narzeczony, czy tam mąż. Ale Michael możecie wypuścić tylnymi drzwiami. No dobra. Dom jest zabezpieczony, ale musimy wyjść i znaleźć tam jakąś drogę do tego hotelu, nie? Żeby zobaczyć. No, Emma nawet mówiła, że zapłaciła dużo za bilet. Czyli, no, nie jest taką celebrytką bez myślą, bez głowy. Widać, że tutaj wyczuwam, że ma jakąś tam inteligencję. Dobra. Tutaj, a co to za dziewczyna, Elizabeth? Co ona nam może tutaj dać? Może będzie nas też wyposażała w coś. Dobra, musimy chyba zejść do garażu. Gdzieś tu musi nas wypuścić tylnym wyjściem, Michael. W garażu, po prostu na niższy poziom. Hey, Mikey. I'm gonna head over to the Halpern Hotel. See if the army's still there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. Oh, you'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? On it, Sarge. Dobra. They can land a helicopter right in the grounds. It's fine. On jest chyba menadżerem, ten Michael, nie? Nie pamiętam właśnie, bo dawno nie nagrywałem. This all will be more fun with more hands on deck. Wspólna rozwałka w piekielnym LA. Udało ci się odblokować rozgrywkę w trybie współpracy. Połącz siły ze znajomymi lub zagraj z innymi ocalałymi, aby wspólnie eksplorować LA. No na razie nie mam takiej możliwości. Chyba, że będziecie zainteresowani, to gdzieś tam sobie pogramy. Wracam do gry. No i co? Idziemy zobaczyć, słuchajcie, ten hotel, co tam się wyprawia. Chcemy poinformować, tak? Władzę, że tutaj Emma pragnie ewakuacji, że jakoś chce się wydostać. No i czekajcie, ja tą maczetę gdzieś tutaj mam. Zobaczyć, czy ja tą maczetę wziąłem. Przedmioty miotane, broń. Teraz dopiero mi się przemieniła. Dobra, mamy tą broń.
sumie na rolce, nie? Dobra. No i co? No ja bym będę starał się omijać. Altem mamy ten unik fajny. O kurde. Masakra, co tu się dzieje? A nie trafiłem. Dobra, możemy rzucać tą przynętę tutaj. Ja wolę jednak iść przed siebie. O, prędka impreza. Mamy nawet zadanie poboczne odblokowane. O kurde. Czekam. Kurde. O, masakra. Ale jakaś taka ta... Dobra. Kurde. A nie. Dobra, szybko muszę tu wejść. Ale nie mogę tędy jakoś się dostać. Zobaczymy, co oni mają. Wiem, że coś po sobie będą mieli. Aha, tutaj. Aktywujesz kartę dostępu do koziego rogu. Może któryś ten zombiak, słuchajcie, będzie miał. Nigdy to nie wiadomo. Próbujmy obejść tutaj tą chmarę. Karta dostępu. No zobaczymy. Chyba, że oni by mieli, chociaż wątpię. Mam się tutaj mikrofon. O, ale tutaj. Nie, tutaj mamy kolejne wejście, ale cały czas tutaj jest potrzebna karta. Dobra, mamy zapas zdrowia. Mamy napój. No i cholera wiecie, ta karta jest. Muszę się... Ale jakie tutaj fury są, kurde, nie mogę chyba się przejechać. To jest taki region, słuchajcie, bogatych ludzi, nie? Znanych. Gdzie ta karta? No tutaj na pewno na ulicy nie będzie. Muszę szukać dokładnie ten teren. Gdzieś może na tej górze tutaj będzie. Ostatnio też szukaliśmy w pokoju czegoś, nie? Jakiegoś kodu. Idźmy. Sobie tutaj. O, ale też przy okazji możemy zebrać jakąś apteczkę, nie? Tego typu rzeczy. No fajnie gra wychodzi. Mi się podoba, że ona jest płynna, nie? Nie mam problemu z optymalizacją. Trochę grafika taka przerysowana, ale... Klimat jest fajny. Tu mamy supek znanego. Ale te rzeczy możemy zbierać i później chyba sprzedać za złom, nie? W ogóle nie mamy jeszcze te karty. Gdzie to było? Pod... Nie. Części. Przy wytwarzaniu. Ale tutaj gdzieś był ten schemat. Pamiętam, jak to się włącza. Te karty. Reguły zamień, nie to. No dobra, na razie tutaj, wiecie, te takie atuty główne, nie? Okej, okay, musimy gdzieś znaleźć, kurde, tą kartę. A, tu jest wejście, zobaczcie. Ja tak myślałem, że... Ten, tak się trochę zamyśliłem. Czyli jednak wejdzie się bez karty. Kurde, jaki odgłos, taki jakbyśmy... Tutaj alarm. Podnieśli. Kurde, chciałem ten wyskok zrobić, tak, w Dying Light 2. O, właśnie, tak. Dałem się też trafić.
Dobra, zbierajmy wszystkie te rzeczy, przyda nam się. Musimy tutaj poinformować te władze. Wow! To jest, trzeba będzie chyba jakąś odporność sobie zrobić na ogień. To trochę dostałem. O, teraz ten wyskok wyszedł. Podobnie jest jak Dying Light 2, nie? Też możemy takie, tylko że jest taka bardziej lepsza grafika, nie? Dead Island 2 jest trochę grą nowszą. Aż tak może bardzo. Dobra. Nie wiem gdzie tutaj... O! Kto to mnie zaatakował? Ja pierdzielę. Wypieprzaj gnojku. O, chyba zginął. Dobra, biegnie. Władza swojej odporności. Tutaj muszę chyba zejść do niego. O kurde, idzie! A! A broń jeszcze się trzyma jako tako, ale... To jest początek gry, ale i tak, wiecie, wytrzymała, trochę nią walczymy, ta maczeta więcej niż te niektóre pałki, nie? Dobra, musimy wejść. Ale nie mamy karty. Muszę się cofnąć do tego domu. Niestety. No, myślałem, że wyjdę przynajmniej. Ale tutaj cały czas, mimo że weszliśmy bez karty. Nie wiem, czy można było kartę wcześniej znaleźć. Chyba nie. Chyba tym dachem musieliśmy wejść. Kwestia przeszukania tutaj domu, nie? Ta karta może leżeć. Ale ten efekt naprawdę daje dużo. O, mamy po zombiaczku teczkę, ale nie mamy karty. Znowu jakiś alarm. Kurde, ten alarm przyciągnie ich tutaj. A to jest jakaś winiarnia, słuchajcie, tylko. O, Q się zapisuje, czy nie? To samo się zapisało, dobra. Tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczenia. Tam było jakby wejście takie, jakiś schowek, ale... Dobra, walczmy po prostu z nimi. Może karta jakoś się znajdzie. O! O, jest, dobra. Dobra, wypieprzaj. Już z tym nie musimy walczyć. Mamy kartę. Okej. No idziemy, nie? Obroń już będzie zaraz na wykończeniu. Ale to już będziemy ją ewentualnie naprawiać, bądź wymieniać na kolejnym, słuchajcie, odcinku. Zobaczymy, czy wejdziemy. Jest, dobra. Mam nadzieję, że będzie wszystko zapisane. Dobra, słuchajcie, nie chcę, żeby te odcinki też były jakieś takie mega długie, więc ja będę powoli kończył ten odcinek gameplayowy. No cały czas gdzieś tam się przyzwyczajam do gierki, nie? Ale naprawdę ten rok będzie jeszcze obfity w odcinki, mimo że już grudzień praktycznie się zaraz będzie kończył. No grało się fajnie, nie? Zaczęliśmy już coś tworzyć, słuchajcie, uczyć się sam nam naprowadza nas na, no, na pewnego rodzaju rozwiązania, nie? Gdzieś tam takie podstawowe informacje już docierają.
do nas ze świata craftingu samego. No i jak na razie jesteśmy, słuchajcie, cały czas w jednym obrębie, nie? Ale pierwszy raz wyszliśmy od ostatniego odcinka poza ten rejon właśnie, poza posiadłość Emmy Jount. Tutaj, żeby poinformować władze, które gdzieś tam przeżyły chyba, które są, tak ja zrozumiałem, w tym hotelu, że Emma żyje, że potrzebujemy ewakuacji. No i oczywiście jak nie obyłoby się tutaj bez problemów, ale bez tych problemów po drodze, no to gdyby twórcy nie dali nam takich atrakcji, no to byłoby, słuchajcie, nudno, nie? Także coś tam już do przodu, za dużo tutaj jeszcze nie wytworzyliśmy, ale już jestem zadowolony z samej tej pierwszej maczety, którą chyba bodajże będę mógł naprawić. Już ten efekt taki porażający kojarzy mi się z Dying Light 2, a dokładnie z Dying Light 1, kiedy to też mogliśmy naprawdę tam sobie wytwarzać, naprawiać. W Dying Light 2, no jest różnica taka, że w Dying Light 2 po prostu tylko i wyłącznie możemy nakładać jakieś tam modyfikacje gotowe i nie możemy naprawiać, nie jest takie ogólnie to, co się dzieje wokół danej broni, nie jest takie rozwinięte, nie? Ale naprawdę tutaj grafika chyba jest nawet lepsza od Dying Light 2, taka bardziej płynna. No i gra jest troszkę nowsza. Dobra, no to ja będę powoli się, słuchajcie, żegnał. Na następnym odcinku zaczniemy dokładnie z tego miejsca, mam nadzieję. No i będziemy już szukać, mamy tą kartę, więc wyszliśmy oczywiście i będziemy szli do tego hotelu. Zobaczymy, co się stanie po drodze. Pamiętajcie, o Discord zapraszamy do różnych ciekawych produkcji. Też będziecie mogli zagrać może kiedyś ze mną w Dead Island 2, bo widzieliście, mieliśmy informację, kiedy szliśmy tam dani, przed wyjściem tam z tego domu, kiedy Michael nas wyprowadzał po tym kontenerze, przed tym kontenerem, który nas, że tak powiem, podsadził. No to tam była informacja, że mogę grać ze znajomymi, nie? Warto będzie to przemyśleć. Śledźcie Steam, bo teraz mamy, no już blisko święta, grudzień. Możemy znaleźć super jakieś tam przeceny na jakieś wasze ulubione gry jakieś, albo po prostu same DLC, jakieś mapki do polowania Generation Zero. Więc co tam uważacie, co tam gracie, więc do wyboru, do koloru. Gra się oczywiście fajnie w Dead Island 2. No i co? Widzimy się na kolejnych odcinkach. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam i hej!